Czy czuliście kiedykolwiek przerażenie, spoglądając na te wszelkie straszne bądź niepokojące postaci, które serwuje nam nie tylko kinematografia, lecz także książki, gry czy sam internet? Czy czuliście kiedykolwiek, że przechodzą was ciarki, spoglądając na te wszystkie przerażające postaci, kreatury czy potwory? Jednak co jeżeli spytam was dlaczego? Czy chodzi tutaj o wygląd, sposób bycia czy fakt, iż dana postać, powiedzmy, że zabija ludzi, czy prześladuje ich? Przed obejrzeniem tego materiału napiszcie koniecznie o tym w komentarzach na dole, ponieważ dzisiaj chciałbym w pewien sposób stanąć naprzeciw tym wszystkim domysłom, stwierdzeniom, jak zwał tak zwał. Bowiem dziś chciałbym rozpocząć zupełnie nową serię na tym kanale, która będzie lekką hybrydą bądź nawet rozwinięciem mojej dawnej serii Kim Jest, czy też może jej środkową częścią. To, co robiłem kiedyś, było zaledwie jej początkiem, myślę, że wstępem, i tak możemy patrzeć na to teraz, gdyż tamte materiały nie były zbyt imponujące i w zasadzie w dość szybki sposób prezentowałem wszelkie przerażające postaci czy cokolwiek. To, co zobaczycie teraz, będzie rozwinięciem do tego patentu, nie tylko nowe treści, pomysły czy też wnioski, lecz nie będzie to także zbyt bardzo odbiegać od tego pierwotnej formy, gdyż cały czas będziemy analizować ich historię, wygląd, anatomię, lecz jednocześnie psychikę, co będzie zupełnie nową rzeczą. W dzisiejszym filmie na warsztat weźmiemy sobie to, czy też klauna Pennywise'a. Bez dwóch zdań naprawdę przerażającą postać, która w niejednym z nas rodziła swego czasu naprawdę duży niepokój. Dziś postanawiam odpowiedzieć na pytanie, kim jest Pennywise, a jednocześnie wgryźć się w jego szaloną psychikę, by po długich rozważaniach odpowiedzieć na pytanie, jaką osobą jest, jakie cechy wykazuje, a także dlaczego jest taki, jaki jest i co tak naprawdę prowadziło go do takiego miejsca w swojej egzystencji, w którym był w chwili, gdy mieliśmy szansę obserwować jego historię. Zatem, moi drodzy, myślę, że dzisiejszy materiał będzie naprawdę interesujący. Jeżeli taki koncept ci się podoba, to strzel pod tym filmem kciuka w górę już na start. Jeżeli pod tym filmem znajdzie się, powiedzmy, 2000 kciuków w górę, to nie ukrywam, że będę naprawdę zadowolony, a także proszę cię o zostawienie subskrypcji na tym kanale, ponieważ dobijamy 90 tysięcy widzów do końca tego miesiąca i miejmy nadzieję, że tam się to uda. Zapraszam także na mój drugi kanał, czyli Chata w lesie, gdzie to analizuję horrory, a także liczę wszelkie zabójstwa, które w nich nastąpiły. W razie co, zapraszam. A tymczasem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść filmowi, w którym będziemy zgłębiać psychikę Pennywise'a, jednocześnie odpowiemy sobie na pytanie, kim bądź czym jest to. Aby w pełni zrozumieć postać Pennywise'a i poznać wszelkie mroczne zakamarki jego pokręconego umysłu, będziemy musieli podzielić ten materiał na kilka osobnych segmentów, które dotykać będą osobnych rzeczy związanych z tą postacią. Na początek odpowiemy sobie na pytanie, skąd tak naprawdę wziął się Pennywise, i opowiemy historię jego genezy. Następnie przyjrzymy się jego anatomii, opowiemy o jego wyglądzie fizycznym, a także przeanalizujemy jego zdolności. Kolejno poddamy analizie jego szaloną psychikę i postaramy się dojść do kilku wniosków. Mianowicie postaramy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Pennywise jest tak przerażający, a jednocześnie ja postaram się udowodnić, iż psychika Pennywise'a niczym nie różni się od psychiki małego dziecka, któremu dano boskie umiejętności. Lecz najpierw, nim przejdziemy do tych wniosków, pierw odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd właściwie wziął się Pennywise, i poznajmy historię jego genezy. Pennywise powstał w nieodkrytej, odległej pustce zawierającej i otaczającej cały nasz wszechświat, w miejscu znanym jako Macroverse. Przybył na Ziemię w trakcie ogromnego kataklizmu, podobnego do uderzenia asteroidy. Wylądował w miejscu w Ameryce Północnej, które ostatecznie stało się miasteczkiem Derry w stanie Maine. Kiedy ludzie osiedlili się w tym miejscu, to przybrało wzór 27-30-letniej hibernacji. Po upływie tego czasu następowało jego jednoroczne przebudzenie, które zawsze naznaczone było aktem przemocy lub tragedii, takiej jak masowe morderstwo, samobójstwo czy katastrofalne w skutkach zjawisko pogodowe. W powieści to po raz pierwszy przebudza się w roku 1715. Na przestrzeni kolejnych 170 lat przebudzało się kilkukrotnie, by powodować kolejne morderstwa, kolejne tragedie, a następnie żywić się duszami swoich ofiar w chwili, gdy będzie w stanie hibernacji. Koniec końców, w roku 1985 zostaje finalnie pokonane, natomiast na potrzeby tego materiału chciałbym w 100% przyjrzeć się jedynie tej wersji Pennywise'a, którą zaprezentował nam Bill Skarsgård w tej nowej adaptacji, która powstała w roku 2018.
2017, a jest sequel w 2019 roku, czyli od tego momentu przyglądać będziemy się jedynie postaci zaprezentowanej właśnie w tych nowych filmach. Wydarzenia zaprezentowane w tej wersji historii niezbyt odbiegają od tych zaprezentowanych w książce. Mianowicie w roku 1715 to budzi się. Pomiędzy rokiem 1740 a 1743 zapada 3-letnie panowanie terroru, którego kulminacją jest zniknięcie ponad 300 ostatników z Derry Township. Kolejne przebudzenie się Pennywise'a miejsce miało pomiędzy rokiem 1769 a 1770. Następnie w 1851 roku nastąpiło jego kolejne przebudzenie, które wywołane było śmiercią mężczyzny o imieniu John Markson, który zatruł własną rodzinę, a następnie popełnił samobójstwo, konsumując białego, trującego grzyba. Pomiędzy rokiem 76 a 79 tego samego stulecia to budzi się, a następnie powraca do stanu hibernacji po zamordowaniu grupy drwa. Gdzieś w tej okolicy miejsce ma pierwsza różnica względem wersji książkowej. Mianowicie po pierwszym przebudzeniu się Pennywise'a w Derry tajemniczo znika 91 osób. Mówią, że przyczyną jest zaraza lub rzeź dokonana przez Indian, ale i tak nikt nie odnalazł śladu ataku. Jedynym dowodem jest obecność zakrwawionych ubrań. Na przestrzeni kolejnych dekad to budziło się jeszcze kilkukrotnie. Ciekawymi wydarzeniami danymi nam przez wersję filmową jest m.in. przebudzenie się Pennywise'a w roku 1908 po eksplozji fabryki Ironworks, w której zginęły 102 osoby, w tym 88 dzieci, a także 14 dorosłych. Następnie w wyniku tragicznej strzelaniny budzi się w roku 1935, następnie w 1962, a następnie w roku 1989, kiedy umiera kochany przez nas wszystkich Georgie. Warto tutaj również zaznaczyć, iż w książkowej wersji wydarzenie to miało miejsce w roku 1957. W pierwszej adaptacji to z roku 1990, Georgie znika w roku 1960. Trzymając się wersji filmowej z roku 2017, w roku 1990 Pennywise w cudzysłowie umiera, natomiast 27 lat później to powraca po raz ostatni, kiedy dwójka homoseksualistów, Adrian Mellon i Don Haggerty, zostają zaatakowani przez trójkę łobuzów, a w wyniku mających tutaj miejsce wydarzeń ginie ten pierwszy, atakowany przez Pennywise'a. Jak mówiłem, wówczas Pennywise powrócił po raz ostatni. Został pokonany raz na zawsze przez bohaterów filmu i nie powrócił już prawdopodobnie nigdy. Skoro wszyscy dobrze znacie już historię jego genezy, a także całego życia Pennywise'a, czas przyjrzeć się jego anatomii. Sprecyzowanie dokładnej formy bądź dokładnej anatomii Pennywise'a jest niczym poszukiwanie igły w stogu siana. Na przestrzeni całej historii widzimy go w kilku, jeżeli nie kilkunastu, różnych wcieleniach. Przykładowo pojawia się tutaj jako demoniczna bibliotekarka, ten dziwaczny, abstrakcyjny stwór z obrazu, trendowaty człowiek, staruszka czy cokolwiek to jest. Mały Georgie, tanie i brzydkie efekty specjalne, lecz najczęściej widzimy go w swojej klauniej postaci i to właśnie nią teraz postanowię opisać. Wizerunek klauna zaprezentowany w omawianych filmach naprawdę mocno różni się od tego zaprezentowanego chociażby w pierwszej adaptacji tej powieści. Myślę, że tam wizerunek klauna był znacznie bardziej nowoczesny, bardziej modernistyczny i chyba bardzo mocno zbliżony do przykładowo klauniego księcia zbrodni, czyli Jokera. Tutejszy Pennywise moim zdaniem jest znacznie bardziej nowoczesny, bardziej modernistyczny, w odróżnieniu od nowego Pennywise'a, który zdaje się być klaunem bardziej wiktoriańskim. Jednocześnie uważam, iż Pennywise zaprezentowany w powieści stoi gdzieś pomiędzy tymi dwoma wcieleniami, jest gdzieś pośrodku. Pennywise, którym zajmiemy się dzisiaj, stanowi moją ulubioną interpretację tej postaci. W tym wypadku jego kostium jest dosłownie wyrwany z XVII wieku, tak jak i cała jego prezencja. Jego głowa, makijaż na twarzy, włosy i cała reszta także bardzo mocno kojarzą się z tym okresem. Jego twarz pokryta jest białym makijażem, a od jego ust odchodzą dwa czerwone pasy kończące się tuż nad jego oczyma. Posiada także wstrzeliste, rude włosy o imponującej objętości. Zazwyczaj pokazuje się tutaj z czerwonym balonikiem, który zdaje się być jego znakiem charakterystycznym, jednakże sama ta postać nie ma za bardzo znaczenia. Jest to jego główna forma, w której widzimy go najczęściej, jednak nikt tak naprawdę nie zna jego dokładnego wcielenia. Mówią, iż istnieje w formie międzywymiarowych martwych świateł, których forma niestety istnieje poza sferą fizyczną, a każda żywa istota, która zobaczy martwe światła, niemal natychmiast oszaleje. Poruszając kwestię anatomii Pennywise'a, warto byłoby również rzucić okiem na jego nadludzkie zdolności.
Przede wszystkim jest to postać zmiennokształtna. Wykazuje także wysokie zdolności telepatyczne, m.in. tworząc iluzję, czy też wpływając bądź wręcz manipulując umysłami swoich ofiar. Potrafi tworzyć w ich umysłach sztuczne wizje, m.in. sprawiając, iż widzą pewne rzeczy inaczej, pewne obiekty dostrzegają inaczej niż normalni ludzie, którzy nie padają jego ofiarami. Telekineza, niewidzialność, teleportacja to posiada znacznie więcej zdolności, naprawdę ciężko byłoby mi je wszystkie opisać. Zatem bez zbędnego przedłużania przejdźmy do, myślę, że najważniejszej części tej odcinka, czyli do wniknięcia w psychikę Pennywise'a. Jeżeli za pomocą kilku słów, kilku określeń miałbym dokładnie sprecyzować osobowość Pennywise'a, użyłbym takich terminów jak narcyzm, gdyż cała historia wielokrotnie pokazuje, iż sam Pennywise ma wyolbrzymione poczucie doniosłości własnej osoby. Uważam, że nie trudno zauważyć, iż uważa się zwyczajnie za lepszego i niepokonanego, że to jego mają się bać, a to nie on ma się bać kogoś innego. A co za tym idzie, użyłbym terminu egoizm. Uważam go jednocześnie za egoistę. Myślę, że wynika to z faktu, iż nawet jak na pradawnego, przerażającego demona jest niezwykle samotny. Tak naprawdę przez setki lat zdany jedynie na samego siebie, co jednocześnie mogło sprawić, iż uważa się za najlepszego, największego itd. Wiecie, o co mi chodzi. Jednakże pośród tego wszystkiego znajdzie się jednocześnie termin dziecinności. Tak, Pennywise jest dziecinny ze względu na te wszystkie zachowania, które jesteśmy w stanie obserwować. Przede wszystkim popełnia naprawdę głupie błędy, jest niezwykle niedokładny w tym, co robi. Przykładowo pozwala od tak odejść, dosłownie uciec swoim ofiarom w sytuacjach, w których tak naprawdę z łatwością mógłby zaprezentować swoją dominację. W skrócie, z powodu swojego narcyzmu i wyolbrzymionego spojrzenia na własną osobę, popełnia naprawdę głupie błędy i podejmuje szereg nielogicznych decyzji. W końcu przybrał postać klauna. Jego ofiarami padają głównie dzieci i to właśnie zachowując się jak dziecko, przyciąga je do siebie, jednak jednocześnie brnie w tym zbyt daleko. Jednocześnie fakt jego dziecinności prowadzi nas do tak naprawdę głównej zmory jego psychiki, jeżeli mogę to tak ująć. Pennywise żywi się przede wszystkim strachem swoich ofiar. W przeważającej większości przypadków przybiera właśnie postać lęków swoich ofiar, lecz jednocześnie sam posiada jeden bardzo wielki. Mianowicie lęk przed samym sobą. Lęk przed swoją prawdziwą formą, czy też tym, co prezentuje tak naprawdę. W skrócie chodzi tutaj o autofobię. Pennywise jest naprawdę przerażony w chwili, gdy zdaje sobie sprawę ze swojej dziecinności. Narcyzmu, egoizmu, swojej osobowości, którą naprawdę bardzo łatwo przełamać. Nie zwracając uwagi na jego przerażającą prezencję, lecz na jego dziecinność i bezradność wobec niej. Bo w momencie, gdy nie jest karmiony strachem, a jedynie zdaje sobie sprawę z własnych lęków, jest wystawiony na atak fizyczny i psychiczny. Co za tym idzie, wówczas najłatwiej można go pokonać. I w tym momencie określę go jako dziecko o boskich umiejętnościach. Samotną i dziecinną personę, która by nadać chociaż dosłownie nutkę, garść sensu swojemu życiu, żywi się strachem innych i zwyczajnie patrzy na nieszczęścia innych osób. Samemu dosłownie dając im do nich powody. W skrócie, sam zabija swój ból bólem innych. I myślę, że to naprawdę interesująca klamra tego materiału, w tych wszystkich moich rozważań w sprawie naprawdę przerażającego złoczyńcy, mordercy, demona, jak zwał tak zwał, którego w tym filmie, jakby nie patrzeć, ośmieszyłem i zaprezentowałem jako, no właśnie, nikogo. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o moich rozważaniach i czy zgadzacie się z tym, co powiedziałem w tym filmie. Zdaję sobie sprawę, iż mój punkt widzenia nie będzie zbyt popularną opinią i wielu z was się z nim nie zgodzi, jednak przecież wszystko co bezsmakowe smakuje nam najbardziej. Jestem ciekaw waszych opinii i jednocześnie nie ukrywam, iż ten materiał, no cóż, chciałbym, by zapoczątkował zupełnie nową serię na tym kanale, w której wgryzalibyśmy się w psychikę wszelkich przerażających postaci i tym podobne, no oczywiście w psychikę Sirenheada wgryźć będzie się ciężko, jednak chociażby w psychikę takiego Freddy'ego Krugera. Jokera, czy to Jacka Napiera, czy to Artura Flecka, Jacka Torrensa, Leatherface'a, Jasona Voorhees'a, czy na przykład Dartha Vadera. No cóż, napiszcie w komentarzach, co sądzicie, myślę, że to całkiem interesujący pomysł, by na sam początek dokładnie opisywać postać, która wywołuje w nas ogromne przerażenie, a na sam koniec pokazywać, jak smutną postacią jest, czy też pokazywać jej prawdziwą osobowość, jej potrzeby, czy prawdziwy charakter, który często bywa niezwykle ciężki i smutny.
Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. No i tymczasem to już tyle w dzisiejszym materiale. Ja oczywiście bardzo dziękuję wam za oglądanie tego materiału do tego momentu. Jeżeli ci się spodobał, to napisz w komentarzu smutny klaun. Strzel także kciuka w górę pod tym filmem, zostaw subskrypcję na kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy. Obejrzyj poprzednie materiały, wyczekuj również tych następnych, a także wpadaj na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, także mój serwer Discord, Kosmiczne Bagiety. Wszystkie linki w opisie. Jeżeli moje filmy podobają ci się jeszcze bardziej i chciałbyś w jakikolwiek sposób mnie wesprzeć, to gorąco zachęcam do rozważania możliwości wsparcia finansowego tego kanału. Nie ukrywam, że będzie mi bardzo, bardzo miło, a wszystkim wspierającym bardzo, bardzo dziękuję. A słowem końca, powodzenia wszystkim w szkole. Dzisiaj prawdopodobnie ten film oglądacie 2 sierpnia. Wracamy do szkoły. Dzisiaj prawdopodobnie każdy z nas ma pierwszą lekcję, więc ogromne powodzenia wam, w sumie to nam, bo także chodzę do szkoły, żeby ten rok szkolny był jeszcze lepszy od poprzedniego i byście byli naprawdę zadowoleni z tego, co wydarzy się na przestrzeni najbliższych 10 miesięcy. Wszystkiego dobrego wam wszystkim, miłego dzionka, a tymczasem cóż, to już tyle w dzisiejszym filmie. Mówił do was Mondar, trzymajcie się ciepło do kolejnych materiałów. Miłego dnia wam wszystkim jeszcze raz. Cześć!